Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 3 stycznia. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jest gołębicą, zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Dzisiaj ta Ewangelia pokazuje nam Jana Chrzciciela, który składa świadectwo o Panu Jezusie. Bóg wybrał Jana Chrzciciela, którego przygotowywał przez całe życie, już w łonie Matki, na świadka Jezusa Chrystusa, na świadka Mesjasza. Bóg się nam odsłania poprzez świadectwo innych. Taki właśnie jest sens Kościoła, w którym świadectwo, prawda o Bogu jest przekazywana przez ludzi. Jeżeli ktoś chce iść prywatną drogą, przyjmować tylko to, co sam zrozumie, co sam przeczyta, to taka duchowość będzie uboga. Dzieje się coś niebywałego, gdy możemy przyjmować żywą wiarę z serc innych ludzi, gdy przyjmujemy słowo obwieszczane przez wieki. Taką drogę wybrał Pan Bóg. Jeżeli ktoś chce, niech sobie próbuje inaczej, ale taką właśnie drogę wybrał Pan Bóg. Wiara dociera do nas poprzez innych. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.